Czas na spotkanie z anonsowanymi wcześniej gośćmi. Emilia Interewicz, laureatka ogólnopolskiego konkursu jednego wiersza, absolwentka pierwszego liceum ogólnokształcącego, także Marian Malinowski, nauczyciel pierwszego LO, organizator ogólnopolskiego konkursu jednego wiersza. W tym roku 20. edycja konkursu, o tym dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. 20 lat to dużo czy mało przy okazji takiego konkursu? Chyba nie jest dużo, ale też nie jest mało, dlatego że 20 lat to jest taka dorosłość, jakby powiedzieć można, konkursu. Konkurs już znalazł się, jakby znalazł swoje miejsce w kalendarzu różnych konkursów i imprez. Rozpoznawalny w Polsce? Jest rozpoznawalny, dlatego że otrzymujemy wiersze z Szczecina, Łodzi, Warszawy, Gdańska. Nawet z Krakowa mieliśmy wiersze. Poza tym biorą udział nie tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ale także studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. Mieliśmy wiersze z Uniwersytetu Gdańskiego, także jest on znany, a nawet biorą udział osoby starsze. Najstarszym uczestnikiem była pani, która miała 42 lata i była też laureatem tegoż konkursu. Takie modne ostatnie słowo to parytety. Częściej startują kobiety czy mężczyźni? Tak pół na pół, można powiedzieć. Może troszeczkę przeważają kobiety, jednak tutaj poezja, dusza kobieca jednak więcej ma chyba do powiedzenia. Natomiast bardzo, bardzo często zwycięzcami bywają mężczyźni, także to tak nie zawsze jest, ale w większości jednak zwyciężają dziewczęta. W tym roku też tak jest. Co w naszych duszach drzemie, bo to można wywnioskować z poezji, o czym ludzie piszą? Ludzie piszą przede wszystkim, jeśli chodzi o młodych, to oni piszą o miłości, ale też zauważają sprawy dnia codziennego. W natłoku tego materializmu, który dookoła się nas obraca, znajdują jednak czas na poezję i w tej poezji wyrywają jakby z korzeni to, co jest najbardziej wartościowe. Jak to się zaczęło, że napisałaś pierwszy wiersz? Po prostu usiadłaś, zaplanowałaś sobie, czy to popłynęło z duszy? Myślę, że to nie wynika z planowania, tylko po prostu niektórzy ludzie, aby rozładować emocje, idą pobiegać, idą na siłownię, a niektórzy po prostu siadają i chwytają rękę pióro. I, tak i stawiają kropkę dzieje. I mówią uff? Tak, tak jest? Dokładnie tak jest. O czym był ten pierwszy wiersz? Pierwszego wiersza to chyba nie pamiętam, bo było to dość dawno, jednak ten, który został nagrodzony w tym konkursie, opowiada o namiętnościach między ludźmi i tym, jak bardzo, jednak nie tych namiętnościach fizycznych, bardziej umysłowych. Nieważna jest spójność ciał, czy ten związek czysto fizyczny, jednak myślę, że najważniejsze jest to, by odkrywać się z ludźmi więź umysłową i właśnie o tym traktuje mój wiersz.